Cześć. Nazywam się Artur Sójka, na co dzień zmieniam kontakty w kontrakty i uczę innych jak to robić. Czyli jestem trenerem sprzedaży przez networking i rekomendacje. A moim dzisiejszym zadaniem i wielką przyjemnością jest opowiedzieć ci w jaki sposób ty możesz wykorzystać networking dla rozwoju swojej własnej kariery, dla zaplanowania swojej własnej kariery. Czemu trener sprzedaży będzie o tym mówił? Bo networking jest narzędziem nie tylko dotyczącym tego, w jaki sposób pozyskiwać klientów, w jaki sposób rozwijać swoją firmę, ale również właśnie w jaki sposób można zaplanować swoją karierę, można dzięki networkingowi swoją karierę zbudować. I będę mówił z jednej strony w związku z tym, że mam praktykę w tym zakresie, to znaczy ja zbudowałem swoją karierę w oparciu o networking, a z drugiej strony również w związku z tym, że jako trener tej dziedziny, właśnie tej działalności, czytam o tym sporo najróżniejszych książek, prac naukowych, badań itd. itd. Więc zapraszam cię serdecznie w ciągu najbliższych 45 minut. Dowiesz się, czym jest networking, w jaki sposób rozbudować swoją karierę, w jaki sposób zaplanować może jeszcze swoją karierę za pomocą networkingu. Jak sprawić, żeby twój sukces zawodowy był, no, może nie do końca łatwy, szybki i przyjemny, ale łatwiejszy, szybszy i przyjemniejszy niż za pomocą standardowych narzędzi. Na początku chcę, żebyśmy porozmawiali, wyjaśnili sobie, co rozumiemy poprzez te pojęcia związane z naszym tytułem. Networking receptą na sukces zawodowy. Może zacznijmy od sukcesu zawodowego. Wyobraź sobie trzy nachodzące na siebie kręgi, to tak zwany diagram Vena. One nachodzą na siebie w ten sposób, że w samym środku jest takie pole, gdzie wszystkie trzy się spotykają, i pierwszy z tych okręgów to jest coś, co naprawdę lubisz robić. Więc możesz dla przećwiczenia sobie tego wypisać w takim okręgu wszystkie te elementy, wszystkie te rzeczy, które lubisz robić. Drugi okręg dotyczy tego, w czym możesz być naprawdę doskonała, w czym możesz być naprawdę doskonały. Bo nie chodzi o to, żeby być mizerny, nie chodzi o to, żeby być średniakiem. Wypisz tutaj te rzeczy, w których naprawdę jesteś dobra, czy w których naprawdę jesteś dobry. A trzeci okrąg i on jest bardzo istotny, a często zapominany. To są te rzeczy, za które ktoś inny chce zapłacić. No bo jeżeli mówimy o sukcesie zawodowym, to on nieodłącznie związany jest z pieniędzmi. Dlatego wypisz sobie w trzecim okręgu te rzeczy, które potrafisz robić i te, za które ktoś może zapłacić. Więc zauważ, że w samym środku pojawi się takie pole łączące w sobie trzy elementy: coś, co lubię. W czym jednocześnie jestem dobry, mogę być w tym doskonały, i jednocześnie ktoś chce za to zapłacić. I to jest sukces zawodowy. Jeżeli robisz właśnie taką rzecz, no to można powiedzieć, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. Jak to mówią, rób to, co kochasz, znajdź kogoś, kto ci za to zapłaci, a nie przepracujesz ani jednego dnia. Zacznijmy więc właśnie od tego. Zrób dla siebie takie ćwiczenie. Zastanów się, czy to, co obecnie robisz, jest właśnie w tym sercu tego diagramu Wena, czy może warto jakoś swoją ścieżkę kariery zaplanować inaczej. Sukces zawodowy oczywiście jest szalenie istotny, natomiast bardzo często pojawia się też takie powiedzenie, że ach, ktoś to ma szczęście, on jest w czepku urodzonym, ja nie jestem takim szczęściarzem. Ja mam w życiu pecha, biednemu to zawsze wiatr w oczy, i tak dalej, i tak dalej. Więc na chwilę jeszcze zanim przejdziemy do zagadnienia networkingu, zastanówmy się o co chodzi z tym całym szczęściem. Czym szczęście jest? Otóż poznałem kiedyś taką definicję i się z nią utożsamiam, uwielbiam ją. Szczęście to jest taka sytuacja, w której okazja spotyka się z przygotowaniem. I pozwól, że opowiem Ci krótką historię z mojego życia jakieś 8 lat temu może 9 czytałem książkę Roberta Kiosakiego, w której on, bogaty ojciec, biedny ojciec w której on opisał taką sytuację, że trzeba być otwartym na okazję trzeba być zawsze przygotowanym na to, żeby je złapać. Kiedy on był młodym chłopakiem, to pasty do zębów były nie w plastikowych, tak jak teraz, w tubkach, tylko w tubkach z jakiegoś metalu, który. No, nikt nie szanował, wszyscy po prostu wyrzucali, co to jest jedna tubka e, takiego metalu po, zu, po zużyciu pasty. Oni i jego kolega postanowili jednak zrobić pierwszy biznes. Ja szczerze mówiąc, kiedy byłem młodym chłopcem, też podobne biznesy robiłem. To znaczy, możecie w to nie uwierzyć, bo to dawne lata, jeszcze w PRL-u, czy też na początku lat 90., ale u nas w Polsce po prostu zbierało się butelki, myło je, czyściło i oddawało do skupu za jakieś tam grosze, ale można było. W wakacje na jakieś kieszonkowe zarobić. W każdym razie Kiyosaki wraz ze swoim kolegą chodzili po domach sąsiadów i prosili o zostawianie dla nich tychże zużytych tubek po paście do zębów. I kiedy odpowiednią ilość zebrali, szli do skupu, sprzedawali to tam i mieli jakieś dodatkowe pieniądze. No i ta historia tak bardzo mnie natknęła, że w momencie kiedy. Napisała do mnie maila znajoma z wydawnictwa, że jest pewna okazja, mają w wydawnictwie książki, co do których prawa autorskie im się kończą, nie będą mogli ich już niedługo sprzedawać przez to. Te książki będą musiały być zutylizowane. Więc, czy jako trener biznesu nie chciałbym jakąś tych część książek kupić? Tak się zacząłem zastanawiać, że to jest właśnie ta moja zużyta tubka pasty do zębów. Dlaczego? Ponieważ w związku z tym, że postanowiłem kupić te książki w ilości hurtowej, no i w związku z tym, że wydawnictwu bardzo zależało na to, żeby, za, nad tym, żeby te książki sprzedać, to okazało się, że książki o wartości okładkowej 50-60 zł, ja mogłem kupić za 5 czy 8 zł. One stały u mnie na półce około roku. Przez ten czas się po jednej, po dwie, po dziesięć rozchodziły, a to komuś dawałem w prezencie, to. Teraz może niektórzy, mam nadzieję, nie poczują się urażeni, ale książka, którą otrzymali, nowa, oczywiście nieużywana, z ceną okładkową 50-60 zł, teraz się dowiedzą, kosztowała mnie 5. Niektórzy postanowili takie książki ode mnie jakoś tam odkupić, również na tym zarabiałem. I po roku, kiedy te książki u mnie stały, wydany 1000 zł na nie, zwrócił się. Kilkukrotnie, 800-900%. Więc zauważ, że okazja spotyka się z przygotowaniem. Gdybym ja takiego maila, którego otrzymałem z taką propozycją biznesową od wydawnictwa, zignorował, bo nie wpadłbym na ten pomysł, że to jest okazja i warto z niej skorzystać, no to bym z niej nie skorzystał. I bardzo możliwe, że gdybym tak przez całe swoje życie nie korzystał z najróżniejszych okazji, które się nadarzały, to cały czas bym mówił. No inni to mają w tej swojej karierze zawodowej szczęście, a ja mam pecha. Więc zwróćmy uwagę na to, że sukces zawodowy to jest z jednej strony robić to, co lubimy, znaleźć kogoś, kto nam za to zapłaci, no i być w tym naprawdę dobrym, ale z drugiej strony to jest też chwytanie okazji, które się pojawiają. To jest wykorzystywanie szczęścia, które Gdzieś koło nas przechodzi. Nie pozwólmy, żeby przeszło koło nas, naszego nosa, złapmy je, skorzystajmy z tej okazji i w ten sposób budujmy swój sukces zawodowy. Wiemy więc już, jak rozumiemy sukces zawodowy. Zastanówmy się więc, czym jest networking. I tu ciekawostka, zdarza mi się prowadzić zajęcia dla studentów, y, pierwszych roczników, nawet zdarzyło się prowadzić zajęcia dla licealistów. I kiedy pytam, czym jest networking, no to nikt nie ma z tym problemu. Wszyscy mówią, no jak to? No to jest praca w internecie. Siedzisz przy komputerze, coś tam klikasz, coś robisz w internecie, no i to jest networking. No, otóż nie, nie rozumiemy tego pojęcia w ten sposób. Net to rzeczywiście sieć, ale tutaj nie chodzi o sieć komputerową, tu nie chodzi o internet. Chodzi tutaj o sieć naszych kontaktów, o tych ludzi, którzy nas otaczają. A working, czyli pracujący, oznacza po prostu net i working, zestawienie tego w networking. Praca w sieci kontaktów, uwaga i nad siecią kontaktów. Bardzo lubię tutaj metaforę. Rybaka. Rybak to jest osoba, która pracuje właśnie siecią. No, już to jest metafora, więc myślimy teraz o takim prawdziwym rybaku, który wypływa na połów, zarzuca sieć, później tą sieć zbiera i w tej sieci znajdują się jakieś ryby, mniejsze, większe, w zależności od tego, jak ta sieć jest dobrze zrobiona. Ponieważ jeżeli rybak ma jakąś sieć, nawet całkiem sporą, ale nie jest ona zadbana, jest podziurawiona, jest niewyczyszczona, jest ogólnie rzecz biorąc zepsuta. To za dużo tam się w tę sieć nie złapie, i rybak wróci po połowie do domu bez niczego i będzie głodował. Networking to praca w swojej sieci kontaktów oraz nad swoją siecią kontaktów. Chodzi o to, żeby ją powiększać, chodzi o to, żeby ją naprawiać, żeby dbać o nasze relacje, chodzi o to, żeby tę sieć również pogłębiać, żeby nasze relacje były w miarę jak się tylko da w sieci głębokie. No i tu pojawia się pewien kłopot. Jak dużą sieć kontaktów trzeba mieć, żeby ten networking dla nas zadziałał? Ile w ogóle da się mieć kontaktów? Swego czasu profesor Robin Dunbar, antropolog, zbadał, że ludzki mózg, kora mózgowa, czyli ta najbardziej nowa, nazwijmy to kolokwialnie, część naszego mózgu, jest w stanie utrzymać 150 bliskich relacji. Więcej się po prostu nie da. To jest fizycznie niemożliwe. Może, jeżeli ktoś jest bardzo wytrenowany, da radę 160, ale co to jest w obliczu tego, że 150 to jest taka klasyczna liczba? Stąd się właśnie wzięła nazwa liczba danbara. Te 150 osób, 150 relacji, które mamy w swojej sieci, też oczywiście możemy podzielić. Otóż 3 do 5 osób to jest nasza najbliższa rodzina, nasi najbliżsi przyjaciele. To jest twoja mama czy twój tata, czy twoja współmałżonka, współmałżonek, partner, partnerka, najbliższy przyjaciel, przyjaciółka. To są te osoby, do których gdybyście byli zamknięci w areszcie i mogli zadzwonić, właśnie byście zadzwonili, oni by przyjechali, wpłacili kaucję, gdziekolwiek by to nie było, jakkolwiek by to nie było, skombinowaliby to, bo nie pozwoliliby wam zostać w takich Sytuacji. To jest te 3 do 5 osób, te, do których byście zadzwonili. Pozostałe osoby z tej liczby danbara, czyli około te 145, to są po prostu nasze relacje. No tak, ale przecież wystarczy spojrzeć w nasze telefony komórkowe, żeby wiedzieć, że mamy zdecydowanie więcej kontaktów w telefonie, czy na Facebooku, czy innych portalach, niż 150. 150. To są nasze relacje. To są ludzie, co do których co nieco wiemy o ich życiu prywatnym, o ich życiu biznesowym. To jest taka sytuacja, że kiedy do tych ludzi dzwonicie, to oni odbierają z uśmiechem telefon i mówią: Cześć stary, co u ciebie? Ponieważ tak dobrze się znacie. Natomiast wszystkie inne osoby, które kiedykolwiek spotkaliście, z którymi kiedykolwiek mieliście coś do czynienia, to są wasze kontakty. To są osoby, które. Wyznacie. No i tych osób może być już bardzo dużo. Obecnie w mojej sieci kontaktów jest mniej więcej 20 tysięcy ludzi. Również tak jak i ty, mam 150 osób najbliższych, relacji, liczba danbara, ale poza tym, pytanie: ile ty masz? Ja mam około 20 tysięcy kontaktów. Ba, dochodzi do tego jeszcze jeden krąg, bo wyobraź sobie nasze kontakty, naszą sieć jako tą najbliższą, troszeczkę dalszą, jeszcze dalszą i już ogromną, wychodzącą poza. Ta ostatnia część to niekoniecznie jest taka część, którą mają wszyscy. To jest część, którą mamy po jakimś już czasie, ponieważ to są ludzie, którzy znają nas, czyli nasza reputacja. My niekoniecznie znamy ich. Na przykład Teraz w tej sytuacji ja mówię do kamer, które są ustawione w radiowym studiu, i ty to oglądasz. Ja widzę tylko kamery, ty widzisz mnie, ty słyszysz co mówię, słyszysz co nieco o mnie. Skoro oglądasz ten webinar, to pewnie sprawdzałeś, sprawdzałaś kim ja jestem, więc śmiało można powiedzieć, że w jakimś tam zakresie mnie znasz, co nieco o mnie wiesz. Natomiast przepraszam cię bardzo, ale ja nie mam szansy czegokolwiek wiedzieć o tobie. Chyba, że napiszesz na Facebooku pod tym streamem, chyba, że zostawisz tam komentarz, chyba, że znajdziesz mnie na portalach społecznościowych i jeżeli mogę Cię prosić, to bardziej na LinkedInie niż na Facebooku, bo Facebook jest dla mnie prywatny, LinkedIn biznesowy, wtedy możemy nawiązać jakąś relację. Wtedy mogę też poznać Ciebie, ale póki co zauważ, że. Będąc tutaj, ja buduję swoją reputację, czyli to, kto zna mnie, kto coś wie o mnie. Ja niestety, w drugą stronę, nie bardzo wiem o Was, cokolwiek. No i co w związku z tym, że mamy taką sieć? Kiedy ta sieć powstała? Bardzo często słyszę od moich klientów: że no oni w networkingu jeszcze nigdy nie działali, więc no nie mają dużej sieci kontaktów. W zasadzie to takich biznesowych kontaktów to chyba wcale nie mają. Otóż Wyobraź sobie, jest taka wspaniała komedia Moliera, mieszczanin szlachcicem, gdzie pan Jourdain mówi do filozofa: Uch, do licha, to już od 40 lat mówię prozą, niczego o tym nie wiedząc? I właśnie tak samo jest z networkingiem. Myślę, że wszyscy byliśmy kiedyś w przedszkolu czy w zerówce. Na pewno byliśmy w szkole podstawowej. Później nasze losy mogły się różnie potoczyć, ale może to była szkoła zawodowa, może szkoła średnia. Może niektórzy od razu poszliśmy do pracy, część z nas później po szkołach średnich poszła na studia. No i co? Tak? Samemu byłaś, byłeś w przedszkolu, w szkole? Czy były jakieś osoby w twojej klasie, w twojej grupie, w twoim roczniku, jacyś znajomi z innych klas? Otóż zauważ, że to są nasze kontakty. Ba nawet wcześniej naszymi kontaktami są de facto kontakty naszych rodziców, czyli bardzo często identyfikowaliśmy jako dzieci, kto jest naszą rodziną. To jest wujek, to jest ciocia, ale zastanów się, czy nie miałaś, nie miałeś takiego wujka bądź cioci, którzy tak naprawdę nie byli z tobą spowinowaceni, byli tylko tak zwanymi przyjaciółmi rodziny, ale że byli przyjaciółmi, no to jak mówić, przecież nie pan, nie pani, no to wujek, ciocia. Więc zauważ, że kontakty Twoich rodziców wpływały na Twoją sieć kontaktów. Ty znasz znajomych swoich rodziców, znasz dzieci znajomych swoich rodziców, które pewnie są Twoimi znajomymi, i przez całe życie ludzie dookoła Ciebie krążą, pojawiają się i znikają. Wróćmy do wyobrażenia tych naszych kręgów znajomości: 3 do 5 osób, później 150, następnie dalsze kręgi. Jeżeli teraz pomyślisz o swoich najbliższych przyjaciołach, tych 3-5 osób, to pomyśl, że jakieś 10 lat temu to były inne osoby. Nadal miałeś te troje przyjaciół czy pięcioro przyjaciół, ale to był ktoś inny. Ba, za 10 lat bardzo możliwe, że wszystkie te osoby również się wymienią, że już kto inny będzie w tej sieci trzech do pięciu przyjaciół. Może jedno, może dwoje zostaną, a cała reszta się wymieni, albo po prostu wszyscy się wymienią. Więc to jest naturalne, że część naszych kontaktów, naszych relacji oziębia się i wypada w te dalsze kręgi, a część z tych dalszych kręgów. Ociepla się i staje się bliższymi kontaktami, bliższymi znajomymi. No i co w związku z tym? Tak zawsze jest, ale to ty możesz zdecydować, kto to będzie. Kto wejdzie do twojej bliższej sieci, czyli z kim relacje ocieplisz, a kto wypadnie z twojej bliższej sieci do tej dalszej. No i co jest szalenie ważne, nie ma się coś bardzo mocno martwić, ponieważ. To jest naturalna rzecz. To, że ktoś kiedyś był bardzo bliskim przyjacielem, a później wasze drogi lekko się rozeszły i jest teraz znajomym, jest twoim kontaktem nadal, ale nie bardzo bliskim przyjacielem, nie powoduje, że to coś złego się stało. Nie ma najmniejszego problemu. Pod jednym warunkiem. Taka osoba nie wypadnie z twojej sieci całkiem. Wtedy byłoby szkoda. Więc coś, do czego przejdziemy, warto jest. Zarządzać swoją siecią kontaktów. Decydować, kto jest na poszczególnych etapach Twojego życia w Twoim pokoju. Wyobraź sobie swoje życie, swoją sieć kontaktów jako właśnie taki pokój, w którym mieści się 150 osób. Wiesz o tym. Więc wpuścisz wszystkich, brzydko mówiąc, jak leci, czy staniesz, też mówiąc cudzysłowie, na bramce i będziesz decydować, kogo wpuszczasz, a kogo nie. Bo przecież wiesz, że po 150 osobach nikt więcej się nie zmieści. A masz już teraz, jestem o tym przekonany, przynajmniej kilka tysięcy kontaktów. Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale tak jest. Spójrz na swojego Facebooka, spójrz na swojego Instagrama, jeśli posiadasz, czy na jakiekolwiek inne konta na portalach społecznościowych. Tam są setki albo nawet tysiące ludzi. Pomyśl o osobach, które Cię otaczają na co dzień, o kolegach, koleżankach ze studiów, z liceum, z technikum, z pracy zewsząd, z Twoich kół zainteresowań, o których też za chwilę powiemy. Zastanów się więc, w jaki sposób chcesz zarządzać swoją siecią kontaktów. Jak bardzo chcesz niektóre osoby do siebie zaprosić, żeby były z tobą bliżej, a jak bardzo, czy jak mało zależy ci na tym, żeby jakieś osoby były jakoś bardzo mocno blisko. Tak jak mówię, jeśli odpowiednio tym zarządzisz, nie będziesz mieć problemów. To, że ktoś przestaje być bliskim przyjacielem, jest dalszym kontaktem, nie jest niczym złym. Wiem, że się powtarzam, natomiast chcę bardzo mocno. No to zaznaczyć, żeby to wybrzmiało. Sam miałem niedawno taką sytuację, że skontaktowałem się ze znajomą, z którą kiedyś bardzo blisko współpracowaliśmy na stopie biznesowej. Skontaktowałem się chyba po ośmiu latach i oddźwięk był bardzo pozytywny. Ona się ucieszyła, umówiliśmy się na spotkanie, ona ze swoim mężem, ja ze swoją żoną. Spotkaliśmy się we czworo, odświeżyliśmy znajomość, było bardzo miło, a po tym spotkaniu Asia stwierdziła, że. W zasadzie to ma takie wrażenie, jakbyśmy nigdy nie przerywali naszego kontaktu. Jeden z podstawowych błędów to jest strach przed tym, żeby się do kogoś odezwać, ponieważ dawno nie rozmawialiśmy. Jedno co ci mogę powiedzieć: jeżeli nie przełamiesz tego strachu, to on będzie coraz większy, ponieważ coraz dawniej ze sobą nie rozmawialiście. Warto jest raz na jakiś czas odświeżać kontakty. Przejdźmy więc do kariery. Załóżmy, że jesteś osobą bardzo młodą, bo takie na pewno też oglądają ten webinar. Do nich jest przede wszystkim skierowany i zastanawiasz się nad poszukaniem pracy. W jaki sposób najczęściej kandydaci szukają pracy? To, z czym się spotkałem, po pierwsze kandydaci wchodzą na portale ogłoszeniowe, po drugie wchodzą na portale ogłoszeniowe i po trzecie wchodzą na portale ogłoszeniowe. Znaczy, to jest główna metoda. Pewnie 80-90% ludzi. Po prostu stara się znaleźć pracę przez portale ogłoszeniowe, a w ostateczności, jak już tam się nie znajdzie, to druga metoda, o której bardzo często słyszę, to jest wysyłanie CV na chybił trafił. Czyli wchodzimy na strony internetowe różnych firm, bierzemy adres e-mail i wysyłamy im CV, bo a nóż widelec może będą chcieli nas zatrudnić. No dobrze, no to jeżeli szukamy pracy, to zastanówmy się, czy znaleźliśmy dobrą metodę. Żeby się zastanowić, czy znaleźliśmy dobrą metodę, warto pomyśleć o tym, jak pracodawcy szukają pracowników. I jak się zastanowić i przeanalizować sytuację, to pierwszym punktem, w jaki pracodawca szuka pracownika, to jest Metoda awansu wewnętrznego. Zastanawia się, czy mając tutaj stanowisko jakieś menadżerskie na przykład, czy ktoś niższy stopniem w firmie nie mógłby zająć tego stanowiska, już nie dorósł do niego, czy nie dałby rady. Jeżeli tak, no to świetnie, to skorzysta właśnie z takiej okazji i awansuje na to stanowisko kogoś z wewnątrz firmy. Jeżeli nie jest w stanie z wewnątrz firmy kogoś zatrudnić, to zaczyna się zastanawiać, hmm, Kogo ja znam, kto nadawałby się na to stanowisko pracy? Czyli networking, myśli o swoich znajomych. Jeżeli nie jest w stanie nikogo takiego znaleźć, to pyta swoich pracowników, czy mogliby zarekomendować kogoś na to stanowisko pracy. Wyobraź sobie, że coraz więcej firm, przede wszystkim dużych zagranicznych korporacji, płaci swoim pracownikom za polecanie kandydatów do pracy. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli taki kandydat przejdzie przez okres Próbny, na przykład trzy miesiące, to osoba, która zarekomendowała tego kandydata, dostaje dodatkową premię. Firma cieszy się, ponieważ ograniczyła koszty rekrutacyjne, dostała kandydata, który, za którego ktoś ręczy. Najprawdopodobniej będzie się on wpisywał w kulturę organizacyjną firmy, a taki kandydat również jest lepszym pracownikiem, dlatego że, kolokwialnie mówiąc, nie chce zrobić kwasu swojemu znajomemu, który go tu zarekomendował. Więc zauważ, że bardzo dużo stanowisk pracy jest z rynku zdejmowanych poprzez rekomendacje od obecnych pracowników firmy. Jeżeli tak, też nie jesteśmy w stanie znaleźć pracownika, to wtedy taki przedsiębiorca zaczyna rozpytywać swoich znajomych spoza własnej firmy: Słuchaj, czy nie mógłbyś mi polecić jakiegoś kandydata do pracy? Mam takie stanowisko, szukam dobrej, ambitnej osoby. Jeżeli również w ten sposób już czwarty nie jest w stanie zdobyć kandydata, to wtedy daje ogłoszenie w agencji pracy, prosi o pomoc tak zwanego headhuntera, łowcę głów, osoby, która specjalizuje się w wyszukiwaniu kandydatów, a jeśli i tą metodą się nie da, to wtedy ogłasza się na portalach. Co to oznacza? Że na portale trafiają ogłoszenia pracy, której już nikt inny nie chciał. To jest dopiero szósta metoda pozyskiwania przez pracodawców kandydatów do pracy. Jeśli chcesz więc dobrą pracę, to zastanów się, w jaki sposób możesz sprawić, żeby pomyślano o tobie w punkcie numer dwa, czy w punkcie numer trzy, czy cztery czyli, żeby sam y, szef o tobie pomyślał. O, znam takiego młodego, ambitnego człowieka, mógłbym go zatrudnić. Albo, żeby któryś z pracowników powiedział szefie: Znam takiego młodego, ambitnego człowieka, którego moglibyśmy zatrudnić. Albo, żeby ktoś ze znajomych takiego przedsiębiorcy powiedział mu, że cię zna. I to jest właśnie networking: to jest trafianie poprzez rekomendacje, poprzez dystrybuowanie wiedzy. I teraz trzeba by się tu na chwilę zatrzymać, ponieważ przypuszczam, że oprócz młodych ludzi, jednak ten webinar oglądają też osoby, które pamiętają słusznie miniony system polityczno-gospodarczy. Otóż wtedy nikt nie mówił o networkingu. Wtedy podobne działania, uwaga, podobne nazywały się nepotyzmem czyli kiedy komuś dajemy pracę po znajomości. To jest co innego. Dlaczego to jest co innego? Ponieważ kiedy ktoś dysponuje czyimiś pieniędzmi, czyli ktoś był kierownikiem firmie państwowej, to mógł sobie pozwolić na to, żeby kogoś zatrudnić, bo on za to nie odpowiadał. To nie jego pieniądze. Natomiast właściciel przedsiębiorstwa czy menadżer w zarządzanym dobrze w gospodarce kapitalistycznej przedsiębiorstwie nie jest w stanie sobie pozwolić na taką wpadkę, żeby zatrudnić kogoś, kto się na to stanowisko nie nadaje. Networking więc polega na tym, żeby wynajdywać informacje o miejscach pracy, na które się nadajesz. Nawet jeśli zostaniesz zarekomendowany, to nikt cię nie przyjmie do pracy, do której się nie nadajesz. Więc zadbaj o swoją sieć kontaktów, żeby znać ludzi, którzy rekrutują do swoich firm albo ludzi, którzy znają ludzi, którzy rekrutują do swoich firm. I to, na co chciałbym zwrócić Twoją uwagę, to jest to, kogo obecnie pracodawcy szukają. Możemy podzielić nasze kompetencje, kompetencje po prostu kandydatów do pracy czy, czy po prostu wszystkich ludzi, na dwie grupy. Pierwsza grupa to są kompetencje twarde. To są takie kompetencje, które możemy zmierzyć. Na przykład umiejętność jazdy samochodem. Masz dokument prawo jazdy kategorii B, czyli zostało to zmierzone, że potrafisz to robić. Umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, hiszpańskim, jakimkolwiek. Masz odpowiedni certyfikat, który możesz pokazać, jeśli zdałaś, zdałeś test, i jest to mierzalne. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej, to również można sprawdzić. Wszelkie tego typu kompetencje nazywamy kompetencjami, kompetencjami twardymi. I co się okazuje? Są to kompetencje, które wcale nie jest tak trudno zdobyć. No bo co za problem nauczyć się języka obcego? Wystarczy przysiąść na jakieś 10 tysięcy godzin i proszę bardzo. 10 tysięcy godzin to jest takiego hasła, że tyle trzeba przepracować w danej branży, w danym biznesie, żeby być prawdziwym mistrzem. Więc oczywiście języka nauczysz się krócej. Ale to jest bardzo prosta sytuacja. Po prostu robisz pewne czynności przez ileś godzin. I w ten sposób nabywasz te umiejętności. Niektórzy mają mniej talentu, więc będą potrzebowali więcej czasu. Inni mają do tego akurat zagadnienia więcej talentu, więc będą potrzebowali do tego mniej czasu. Podobnie jak z umiejętnością szybkiego czytania książek. Niektórzy czytają szybciej, inni czytają wolniej. Nic strasznego, tak czy inaczej takie książki są przeczytane i w porządku. Co innego, jeżeli mówimy o kompetencjach miękkich. Tu jest trudniej. Dlaczego? Otóż Kompetencje miękkie są niemierzalne albo trudnomierzalne. To są takie kompetencje, które o wiele trudniej nabyć, bo nie ma na nie prostej recepty. To są kompetencje, które nabywamy w sposób długi w procesie bardzo długim, i co jest szalenie istotne, najczęściej nabywamy te kompetencje w procesie tak zwanej socjalizacji, czyli naszych kontaktów z innymi ludźmi, kiedy przebywamy z innymi, kiedy się komunikujemy z innymi, kiedy wspólnie z innymi coś robimy. Co to są kompetencje miękkie? Na przykład asertywność asertywność czyli umiejętne, kulturalne, nieagresywne mówienie nie. Umiejętne, nieagresywne. Zwróćmy na to uwagę. To, że ktoś mówi nie brutalnie i czasami w sposób chamski, nie znaczy jego asertywności, może znaczyć po prostu braku kultury, która notabene też jest zaliczana do umiejętności miękkich, kultura osobista jak najbardziej. Byłem ostatnio świadkiem takiej sytuacji, kiedy była grupa liderów. Były szkolenie dedykowane dla liderów. I rzeczywiście była tam rekrutacja, która nie była wcale taka prosta. Trzeba było przejść dwa czy trzy etapy, żeby się dostać. Dostali się sami najlepsi z najlepszych. I wyobraź sobie, że osoba, która prowadziła spotkanie z tą grupą, Musiała prosić uczestników, żeby wychodząc z sali wykładowej, zabierali swoje śmieci ze sobą i wrzucali do śmietnika. No, ja byłem w ciężkim szoku. Dla mnie to jest niepojęte. Druga niepojęta dla mnie rzecz była taka, że ci liderzy się spóźniali na spotkanie, bo jeszcze byli na kawce, bo za późno wyszli do toalety i tak dalej. Umiejętność. Za, zarządzania sobą w czasie też należy do umiejętności miękkich. To, tą akurat jest w miarę łatwo sprawdzić, w miarę łatwo zmierzyć, bo jeżeli ktoś się nigdy nie spóźnia, no to e, to, co obiecuje, to robi, e, no to wiemy, że taką umiejętność posiada. W każdym razie asertywność, komunikatywność jest szalenie istotna. Odporność na stres, kreatywność, pod kreatywność możemy sobie podpisać coś, co mówiłem wcześniej. Pamiętasz, kiedy jest szczęście? Kiedy, kiedy okazja spotyka się z przygotowaniem. Więc w gruncie rzeczy kreatywność to jest łatwość wymyślania sposobów na to, żeby skorzystać z okazji. No i bardzo istotną umiejętnością społeczną, umiejętnością miękką, bo tak się nazywa to jako zamienniki, jest też umiejętność pracy w zespole. Te kompetencje można nabyć w gruncie rzeczy tylko w działaniu. Nie nauczysz się być komunikatywną osobą z podręcznika. Tak jak z podręcznika nie nauczysz się pływać. Wyobraź sobie, że mam w domu na półce podręcznik pływania. Kolega napisał i sprezentował. Natomiast z samej książki się tego nie nauczymy. Musimy to trenować, musimy to powtarzać. I tu chcę Ci opowiedzieć bardzo pokrótce historię mojej, może niezbyt wielkiej, ale jednak jakiejś tam kariery. Otóż kiedy poszedłem na studia, i trafiłem do pokoju w akademiku z dwoma starszymi kolegami, byłem dość mocno. Nazwijmy to zahukany, nieasertywny i ciężko przestraszony. Z małej wioski, według Wikipedii, w mojej wiosce żyje 49 osób. Z małej wioski przeprowadziłem się do całkiem sporego miasta, ósmego w Polsce, do Bydgoszczy, na właśnie studia. To było pierwsze duże miasto, z którym miałem styczność w swoim życiu. Pamiętaj, że jestem pewnie trochę starszy niż ty. Ja wtedy na pierwszym roku studiów po raz pierwszy pracowałem de facto na komputerze. Pod koniec mojego liceum Komputer do mojego domu trafił, ale nadal bez internetu. No i to był taki komputer bardziej zabawka do gier. Więc wyobraź sobie, że część referatów na studiach pisałem jeszcze po prostu na kartce. A dopiero po jakimś czasie taki naturalny obieg bez pisanie na komputerze i tak dalej. Wiem, wiem, można by pomyśleć, że rzucałem kamieniami w dinozaury, taki stary jestem, ale taka prawda. I co się wydarzyło na pierwszym roku studiów w tymże akademiku? Dlaczego to było tak ważne? Otóż studia zaczynają się 1 października i jakoś na początku listopada moja pierwsza specyficzna przeprawa z umiejętnościami społecznymi. To była propozycja od tego starszego kolegi, który był członkiem samorządu studenckiego. Artura, może byś zorganizował jakieś dwie koleżanki i poszlibyście jako reprezentacja uczelni w poczcie sztandarowym na święcie niepodległości. Czyli 11 listopada. Kiedy studia zacząłem 1 października, miałem pierwszą bardzo stresującą sytuację. Stresująca była chwilę wcześniej, no bo nie potrafiłem odmówić. Strasznie się bałem tego wydarzenia, ale bałem się też odmówić. No i całe szczęście. Akurat cieszę się, że wtedy jeszcze byłem nieasertywny. I kiedy wziąłem udział w tych obchodach Święta Niepodległości, zdążyłem dawno o tym zapomnieć. A w którymś momencie w gablocie w Instytucie Nauk Politycznych, gdzie studiowałem, pojawiła się taka kartka, że dyrektor instytutu wzywa do siebie i wymienieni studenci z nazwiska ja i owe dwie koleżanki, które w poczcie sztandarowym wystąpiły razem ze mną. Ja tego faktu w ogóle z tym nie kojarzyłem, ponieważ już zdążyłem dawno o tym zapomnieć. No i cały w stresie poszedłem do pana dyrektora instytutu. Okazało się, że on dostał list pochwalny od dyrektora uczelni, w prawie młodych studentów z pierwszego roku politologii, którzy wykazali się inicjatywą i wystąpili w tym poczcie sztandarowym. I to był taki moment, który zaraził mnie do tego, żeby być aktywnym. Kiedy ten sam kolega z Akademika, Rafał, zaproponował mi kandydowanie do samorządu studenckiego, nie wahałem się tego zrobić przegrałem. Cóż, ale jak na studenta pierwszego roku zdobyłem chyba coś koło 800 głosów, więc całkiem całkiem ładnie, z tego co wiem, niektórzy posłowie w polskim parlamencie dostali się mając mniej głosów. Więc to taka ciekawostka. Mimo tego, że przegraliśmy, stwierdziłem, że będę nadal działał. Zostałem prezesem bractwa studenckiego, takiego trochę na modłę Stanów Zjednoczonych, czyli organizacji, w której robiliśmy imprezy, akcje charytatywne, pomagaliśmy w schronisku dla zwierząt, osobom niepełnosprawnym, ale lubiliśmy też się bawić, czyli imprezy w klubach, przeglądy filmowe i multum różnych rzeczy. To mi dało gigantyczne doświadczenie i przede wszystkim dało mi sporo znajomości, czyli networking. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy będąc na piątym roku studiów, byłem już dziennikarzem obywatelskim. I w nieistniejącej już kawiarni artystycznej Węgliszek w Bydgoszczy odbywało się jakieś kulturalne wydarzenie i ja poszedłem tam jako dziennikarz obywatelski portalu Info Bydgoszcz. Usiadłem przy stoliku, wyciągnąłem notę z długopis, żeby zrobić notatki z tego wydarzenia i później spisać to w artykuł i opublikować. I to była premiera książki jednego z doktorów bodajże z mojego instytutu. Przy stoliku 2-3 metry dalej siedziało część osób z kadry mojego uniwersytetu. Część, która miała ze mną już zajęcia i mnie znała, ale część takich, którzy jeszcze nigdy ze mną żadnych zajęć nie mieli, profesorowie i innych przedmiotów, z którymi nie miałem okazji mieć styczności. I wtedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że wcale nie jest tak trudno mieć reputację ponieważ ci moi doktorzy, z którymi miałem ćwiczenia, gdzieś tam, któreś z nich wskazało mnie palcem i starało się tak cicho, no jednak usłyszałem, powiedzieć do jednego z panów profesorów, a to jest ten nasz młody dziennikarz z Instytutu i on właśnie tutaj jest służbowo, bo pewnie, pewnie będzie pisał z tego spotkania relacje. Więc to było dla mnie szalenie pocieszające, szalenie nobilitujące i budujące. Na, na co się to przełożyło? Otóż, miałem taką sytuację, że na piątym roku już pracowałem, również oprócz tej pracy w redakcji znalazłem dla siebie pracę etatową. To był mój jedyny etat w życiu. I w związku z tym poszedłem na moim instytucie do kilku profesorów, żeby zapytać się, czy muszę zgłaszać się o indywidualny tok studiów, czy zaliczą mi zajęcia w taki sposób. Bez tej całej dokumentacji. Oni spojrzeli, pan Sujka, tak? Tak, nie ma sprawy, zaliczymy. Oni pierwszy raz w życiu mnie na oczy widzieli, ale reputacja działała na moją korzyść. To, że byłem aktywny, to, że ja się stykałem nie tylko na niwie studenckiej z moimi wykładowcami, ale również przy różnych spotkaniach politycznych, kulturalnych, jakichkolwiek. Po prostu interesowało mnie to, co robiłem. Znalazłem dla siebie Coś, co spowodowało, że mogłem się rozwijać i mogłem też poznawać ciekawe osoby. Miałem okazję już po studiach pracować dalej w portalu Infobytgosz, nawet w którymś momencie stałem się jego współwłaścicielem, redaktorem naczelnym. Miałem okazję prowadzić wywiady z najważniejszymi politykami w kraju, z najlepszymi artystami w kraju. Poznałem osobiście kilku sportowców klasy światowej, kilku artystów sceny kabaretowej, na przykład kabaret Anim Rumru Bodajże. Miałem okazję spotkać się z panem Michałem Bajorem, co do tej pory sobie cenię i pamiętam, świetny polski aktor i wspaniały pieśniarz. No trudno powiedzieć, piosenkarz o o tym człowieku. Spotkałem multum ludzi. Oczywiście na moich studiach to, co jest bardzo ważne, spotykałem się również i budowałem relacje z moimi kolegami, z moimi koleżankami. I wtedy to nie było tak cenne, jak jest teraz. Co przez to rozumiem? Kiedyś zapytano naszego wspaniałego reportażystę Ryszarda Kapuścińskiego, jak to jest, że ze wszystkimi królami w Afryce on jest po imieniu. Na co odpowiedział, otóż to bardzo proste. Ja byłem z nimi po imieniu zanim byli królami. Więc kiedy byłem mał, młodym człowiekiem, to traktowałem koleżanki i kolegów z roku jak po prostu koleżanki i kolegów z roku. Teraz oni są. Przedsiębiorcami, menadżerami, dyrektorami. Jeden z kolegów z działalności społecznej obecnie jest ministrem. Więc zauważ, że nigdy nie wiesz, na kogo wyrosną osoby, z którymi obcujesz. Warto więc zarządzać swoją siecią kontaktów już tą teraz, która cię otacza. I warto też zastanowić się, gdzie są osoby z którymi chciałbyś mieć kontakty. Gdzie są osoby, które najprawdopodobniej będą elitą tego kraju za czas jakiś, za lat 5, 10, 15, 20. Otóż zmartwiecie, ale te osoby raczej nie przebywają w klubach studenckich, a przynajmniej nie codziennie, czy co dwa dni. One bardzo często są właśnie w bibliotece. Albo poznasz je po tym, że działają społecznie, są członkami jakiejś społeczności. Co znaczy jakiejś społeczności? To znaczy, że albo należą do jakiegoś klubu sportowego, albo należą do jakiegoś stowarzyszenia, do jakiejś fundacji, do jakiejś organizacji hobbystycznej. Co rozumiem przez organizacje hobbystyczne, czasami stricte rozwojowe. Sam byłem przez 12 lat członkiem. Chyba najlepszej na świecie organizacji, e, która na pewno jest największą na świecie organizacją edukacyjną. Jest to organizacja Toastmasters International czyli organizacja tworząca od ponad 100 lat na całym świecie, we wszystkich cywilizowanych krajach, kluby. Związane z publicznym przemawianiem oraz rozwojem osobistym, liderstwem, z przywództwem, jakbyśmy po polsku poprawnie to powiedzieli. Tam spotykają się ludzie, którzy chcą lepiej przemawiać, którzy chcą lepiej się komunikować, bo nie tylko przemawiać, ale też rozmawiać, którzy chcą poznawać inne osoby, mające, będące miały w przyszłości wpływ. Na to, jak będzie wyglądał nasz świat, które chcą być lepszymi w komunikowaniu się, ale też w przywództwie, w prowadzeniu innych, w pomaganiu innym w osiąganiu ich celów, w osiąganiu ich sukcesów. Dlatego pomyśl, czy Toastmasters International nie byłoby dla Ciebie świetnym wyborem? Pomyśl, czy zaangażowanie się przy domu dziecka, który jest w Twojej okolicy, schronisku dla zwierząt, nie byłoby dla ciebie dobrym wyborem. Tam poznasz inne, tak samo zaangażowane osoby jak ty. Skoro ktoś jest zaangażowany w młodości, to bardzo duża szansa, że w momencie, kiedy będzie już osobą dojrzałą, to on będzie osobą osiągającą sukcesy. Dlatego planuj swoją karierę już teraz, planuj swoje kompetencje miękkie już teraz, bo to one są najważniejsze. Pomyśl, które będą ci przydatne do tego, co w życiu możesz chcieć robić. Z promedytacją mówię: możesz chcieć robić, ponieważ bardzo nie lubię takich pytań, a kim w przyszłości zostaniesz. Najczęściej dzieci mówią wtedy aktorem, strażakiem, piosenkarką, sportowcem. Wiecie, nie jest łatwo być drugim lewandowskim. Grałem swego czasu w piłkę, taka ciekawostka. E, kilka lat po tym, jak przestałem, na mojej pozycji w moim klubie zaczął grać jeden z obecnych reprezentantów Polski w piłce nożnej Arkadiusz Reca, więc cieszę się z tego powodu jak dziecko, ale prawda jest taka: byłem cieniasem, nie nadawałem się na Lewandowskiego, nie to było moją misją życiową. Ale to, że próbowałem piłki nożnej, chodziłem na treningi, przez jakiś czas należałem do klubu i po prostu regularnie co dwa dni mieliśmy trening, trenowałem, jeździłem na mecze itd., dało mi sprawdzić, że to nie jest dla mnie. Grałem kiedyś na akordeonie świetna sprawa. No ale również okazało się, że nie mam wystarczająco dużo talentu, może zacięcia, żeby zostać akordeonistą. Natomiast kiedy poszedłem do Toastmasters, to okazało się, że lubię mówić do ludzi, że lubię dzielić, dzielić się wiedzą, którą sam pozyskałem i zauważ, teraz właśnie to robię. A z Toastmasters odszedłem dopiero po 12 latach. Mało kto ma tak duży staż w Polsce. Dlaczego? Bo to mnie zawsze bardzo mocno pasjonowało. Tam poznałem mnóstwo ciekawych ludzi, otaczałem się ludźmi właśnie, właśnie takimi, jakim sam chciałem być. I ci ludzie teraz również w mojej karierze są dla mnie wsparciem, a ja mam nadzieję jestem wsparciem dla nich. Dlatego wybieraj środowiska, w które chcesz się zaangażować. I nie myśl o tym tylko w ten sposób, że możesz się angażować tylko kiedy jesteś młodą osobą, e, kiedy dopiero studiujesz, kiedy będziesz szukać pracy. Angażuj się w każdym momencie swojego życia. Będąc dojrzałym człowiekiem również. Nigdy nie wiesz, czy nie postanowisz zmienić swojej ścieżki kariery, i czy twoja sieć kontaktów ci w tym nie pomoże. Nigdy nie wiesz, czy nagle nie będziesz potrzebował zostać sprzedawcą, jeśli nim nie jesteś, i czy twoja sieć kontaktów Ci w tym nie pomoże. Morał tych 45 minut jest taki: buduj swoją sieć. Dbaj o nią, żeby była sprawna, żeby była zadbana, żeby była skuteczna, bo nigdy nie wiesz, kiedy twoja sieć kontaktów może cię uratować. Niczym lino skoczka, któremu powinęła się noga i spadł, ale przeżył, dlatego że uratowała go jego sieć. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.